Kielce. Dzień dobry, w studiu portalu w Kielcach Info. Czas na drugą debatę kandydatów na prezydenta miasta Kielce. Dziś zajmiemy się tematyką edukacji i sportu. A dziś w studiu, w tej pierwszej debacie, w tej tematyce witam bardzo gorąco Agata Wojda, KKW Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Kamil Suchański, KWW Suchański, bezpartyjnie Koalicja dla Kielc. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Oraz Maciej Bursztajn, KWW Maciej Bursztajn, Przyjazne Kielce. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Debata składa się z dwóch rund, dokładnie taki sam proces jak wczoraj. W pierwszej rundzie zadam Państwu 5 pytań, na odpowiedź na każde pytanie jest 1 minuta. W drugiej rundzie każdy uczestnik może zadać jedno pytanie do wybranego kontrkandydata w temacie edukacji i sportu. Na zadanie pytania jest 15 sekund, a na odpowiedź 1 minuta. Jeżeli wszystko się zgadza, to wszystko zaczynamy. Jasne. Pierwsze pytanie zaczynamy od pana Kamila Suchańskiego. Pierwsze pytanie brzmi. Kieleckie szkoły podstawowe i średnie wypadają coraz gorzej w ogólnopolskich rankingach. Co pan zrobi, aby poprawić jakość nauczania w kieleckich szkołach ponadpodstawowych i podstawowych? Wiele trzeba poprawić. No, pamiętajmy, że 600 milionów złotych w tym momencie mniej więcej kosztuje edukacja miasto Kielce. Tak naprawdę 450 dostajemy subwencji, czyli można powiedzieć, że około 150 milionów przeznaczamy na tę edukację. Na pewno trzeba systematycznie modernizować jakość obiektów oświatowych, bo one naprawdę pozostawiają dużo do życzenia. Nie możemy mieć do czynienia z przeciekającymi dachami i przez to, że na przykład dach przecieka, to młodzież nie może korzystać z sali informatycznej. Tak mieliśmy do czynienia na przykład w jednej ze szkół. Ale żeby poprawić to również bym wprowadził takie współzawodnictwo międzyszkolne w obszarze nauki. Chodzi o to, żeby klasy, szkoły między sobą rywalizowały i podnosiły jakość swojej wiedzy. Też niewykorzystany, uważam, jest Centrum Kształcenia Praktycznego. Tutaj naprawdę pozostawia to dużo do życzenia. Jest to, można powiedzieć, spora ilość środków na to przeznaczona, a naprawdę wiele z tego nie mamy. Tutaj należy to zdecydowanie poprawić. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I pani Agata Wojda, powtórzę pytanie. Co pani zrobi, aby poprawić jakość nauczania w kieleckich szkołach podstawowych i średnich? Jakość kształcenia to jeden z moich punktów dotyczących planu edukacyjnego dla Kielc. Oczywiście w pierwszej kolejności trzeba wzmocnić i docenić kadrę nauczycieli i wychowawców. Oni przez ostatnie lata za rządów Prawa i Sprawiedliwości, ich zawód został zdeprecjonowany i narósł taki konflikt społeczny, nawet czasem przerażający się w agresję wobec tych osób. Trzeba ich wzmocnić i docenić także finansowo, ale w taki sposób zbudowania autorytetu wokół tego zawodu. Jeśli chodzi o samą jakość edukacji, w moim zdaniem trzeba postawić na dwa główne punkty, przede wszystkim na zdolności językowe. Moją ambicją jest, żeby każdy absolwent szkoły podstawowej wychodził ze znajomością przynajmniej jednego języka obcego. Przeważającej większości będzie to z pewnością język angielski. Drugi element dotyczy matematyki. Rankingi pokazują statystyki, że w Kielcach egzamin ósmoklasisty i egzaminy maturalne z matematyki wypadają poniżej średniej krajowej. Trzeba naukę matematyki wzmocnić dodatkowymi lekcjami, korepetycjami i upowszechnić naukę i zdolności matematyczne już od przedszkola poprzez zabawę. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I pan Maciej Bursztajn, powtórzę pytanie. Co pan zrobi, aby poprawić jakość nauczania w kieleckich szkołach podstawowych oraz średnich? No to jest, zgodzę się z moją przedmówczynią, czyli język angielski podstawa, bo tutaj mamy przykład, jakby jeżeli chcemy ściągać rzeczywiście BPO do Kielc i chcemy, żeby ci młodzi Kielczanie zostawali w Kielcach, więc już ten proces lojalizacji tego młodego Kielczanina i jakby próba zatrzymania go w Kielcach powinien się zaczynać już od szkoły średniej. Więc ten język angielski jest podstawą do tego, żeby oni mogli obsługiwać jakieś, pracować, mieć jakąś fajną pracę w Kielcach. Samorząd może przede wszystkim powinien odgrywać dużą rolę również w innych przedmiotach. Bezpieczeństwo oraz zdrowie psychiczne, o którym mówi się ostatnio bardzo dużo, również to są aspekty życia, które musimy wziąć na siebie, bo no niestety o tym jest głośno, młodzi ludzie mają z tym olbrzymi problem. Natomiast bezpieczeństwo to jest to, o czym mówił Kamil, czyli no nie może dochodzić do takiej sytuacji, że szkoła szczególnie informatyczna przecieka w niej dach, a my mamy problem z znalezieniem sposobu finansowania naprawienia tego. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I czas na pytanie numer dwa. Teraz rozpocznie pani Agata Wojda. A pytanie brzmi. Z każdym rokiem ubywa studentów w Kielcach. Jak według pani powinna wyglądać współpraca pomiędzy kieleckimi uczelniami a miastem, aby w Kielcach studiowało więcej studentów? Proszę o podanie konkretnych rozwiązań. To jest element edukacji, który nie podlega samorządom, tylko jest kreowany przez politykę rządową. Natomiast miasto może współpracować szczególnie z uczelniami wyższymi, czyli Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. Moim zdaniem bardzo ważnym elementem jest diagnoza potrzeb rynku pracy. Czyli żebyśmy wiedzieli, jakie dziś i jakie w przyszłości za kilka lat pracodawcy
pracy będą potrzebować zawodów i jakich umiejętności będą potrzebować. I nawet jest możliwość we współpracy z samorządem województwa, z wykorzystaniem środków europejskich, żeby stworzyć pakiet kierunków zamawianych. Dzięki temu student dostaje finansową motywację, a jednocześnie perspektywa znalezienia dobrego, atrakcyjnego miejsca pracy, bo pracodawcy już czekają w boksach startowych, żeby przyjąć takiego studenta, jest dla mnie takim pełnym, wieloaspektowym pakietem, który pozwoli z dużą pewnością i komfortem wybierać kieleckie uczelnie. Drugim elementem jest system stypendialny, który miasto może uruchomić. Oczywiście on nie jest głównym bodźcem, natomiast może być ważną zachętą i tworzenie społeczności studenckiej tutaj. Miasta, w których studenci tworzą dużą społeczność, żyją i naprawdę się bardzo mocno aktywizują. Dziękuję bardzo za odpowiedź i to samo pytanie do pana Macieja Bursztajna. Jak według pana powinna wyglądać współpraca pomiędzy kieleckimi uczelniami a miastem, aby w Kielcach studiowało więcej studentów? Powinna wyglądać wzorcowo, czyli tak, że po prostu ścisła współpraca to jest podstawa tak naprawdę tego, co chcemy osiągnąć, czyli zamawianych kierunków. Ja już się w tej sprawie spotkałem z profesorem Korubą. Rozmawialiśmy na ten temat, zresztą nie pierwszy raz w zeszłym tygodniu. I to jest podstawa tego, żeby właśnie młodzi ludzie, ci studenci, po pierwsze, mieli gwarancję tego, że oni studiują coś, co da im w najbliższej przyszłości pracę, dobrze płatną pracę i że to odbędzie się w Kielcach. Jesteśmy w stanie stworzyć absolutnie miasto akademickie na wzór tego, co się stało w Lublinie. To nie są jakieś nadzwyczajne mechanizmy, które trzeba wprowadzić. Wystarczy po prostu ścisła współpraca, ten klasyczny trójkąt, czyli biznes, przedsiębiorcy, ci, którzy dają pracę w przyszłości, miasto jako pośrednik właśnie w tym zakresie oraz jednostki, uczelnie wyższe. To się dzieje w zasadzie w każdym mieście, są bardzo dobre wzorce i należy z nich czerpać. Dziękuję bardzo za odpowiedź i teraz czas na pana Kamila Suchańskiego. Jak według pana powinna wyglądać współpraca pomiędzy kieleckimi uczelniami a miastem, aby w Kielcach studiowało więcej studentów? No przede wszystkim ona musi być na zdecydowanie wyższym poziomie, bo w tym momencie można powiedzieć, jest taka bardziej obok siebie. Te dwa organizmy nie współpracują ze sobą, już nie mówiąc o współpracy z biznesem. Bo rzeczywiście współpraca na osi szkoła, nasze szkolnictwo wyższe, urząd i biznes powinna się gdzieś tak razem tutaj wspierać. Ja mam na myśli na przykład reorganizację chociażby Rady Biznesu, żeby tą Radę Biznesu poszerzyć nie tylko o mały biznes, o czym mówimy, a również właśnie o rektorów uczelni i współpracować razem. Dobrze byłoby stworzyć produkt, który by się nazywał na przykład Studiów w Kielcach, z którym by wychodziły wszystkie uczelnie, urząd by pomagał w promocji, niezależnie od tego, czy uczelnia jest państwowa, czy jest uczelnią prywatną. Powinniśmy się wspólnie również pokazywać w przestrzeni międzynarodowej, czyli mam na myśli jakieś kongresy, targi, sympozja, etc. Chodzi o to, żeby tutaj powstała właśnie ta oś współpracy pomiędzy biznesem, szkolnictwem i urzędem. Dziękuję bardzo za odpowiedź i czas na pytanie numer 3. Teraz zaczniemy od pana Macieja Bursztajna. Od wielu lat toczy się publiczny spór na temat finansowania dwóch najważniejszych klubów sportowych w Kielcach. Czy zamierza pan dalej wspierać finansowo Koronę Kielce oraz Industrię Kielce? Jeśli tak, to na jakich zasadach? Tak, na uczciwych zasadach. Tak, na takich zasadach, na takim poziomie, na jakim miasto stać. I przede wszystkim to trzeba wypracować. Nikt jakby nie podjął się do tej pory próby wypracowania tego. A to jest absolutnie konieczne. Rozmawialiśmy o tym, że to się jakby zamiata pod dywan, tak jakby pod tym dywanem to nie istniało. Ja jestem absolutnie przeciwnikiem zbijania kapitału politycznego na klubie, zarówno w formie takiego generowania hejtu na którykolwiek klub, w tym przypadku bardziej mówię o Koronie Kielce, że absolutnie żadnej złotówki, no bo wiemy, że jest olbrzymia grupa kielczan, która się identyfikuje z tym klubem i to jest dla nich tak samo ważne, jak dla innych jest ważne, nie wiem, no teatr czy kielecki teatr tańca i należy to uszanować, a z drugiej strony taki, że po prostu za wszelką cenę damy wszystko, no bo wiemy, że tam jest jakaś grupa ludzi, która głosuje i zbiera się jakby przy urnach i też może komuś dać ten głos. Nie powinno tak być, jakby to powinno być wyjęte przed nawias polityczny i ja o tym wspominałem już wiele razy. Dziękuję bardzo za odpowiedź i to samo pytanie do pana Kamila Słuchańskiego. Czy zamierza pan dalej wspierać finansowo Koronę Kielce oraz Industrię Kielce? Jeśli tak, to na jakich zasadach? To zaczęliśmy, został prezydentem, na pewno budżet konstruowałbym w ten sposób, aby te środki były zabezpieczone już w budżecie miasta, bo te dyskusje, które się później odbywają na sesjach Rady Miasta, czy to co kwartał, czy co miesiąc w niektórych przypadkach są zupełnie niepotrzebne i na koniec końców można powiedzieć, miasto za to płaci drożej, a klub na tym traci. Dlatego, że klub, jeżeli nie będzie miał stabilnych finansów, takich finansów, które nie tylko ma obiecane, ale które są właśnie wpisane w budżet i wie, czego może oczekiwać, to nie będzie wiedział, w jaki sposób ma do końca zarządzać tym klubem. Nie powinno dochodzić
do takich właśnie rozgrywek na tle tutaj, nie wiem, za, przeciw, bo miasto Kielce jest dla wszystkich mieszkańców. Należy spojrzeć chociażby na środki, które są przeznaczane na kulturę szeroko rozumianą, teatry czy muzea, i tam nigdy nie ma tych dylematów, nie ma tych rozmów, nie ma podgrzewania atmosfery. Dlaczego? Dlatego, że te środki są bezpośrednio wpisane w budżet miasta. Stąd też uważam, że miasto powinno to wpisać w budżet miasta, ale również powinno wykorzystywać do tego spółki swoje, jak na przykład Targi Kielce, po to, dlatego, że jest to po prostu taniej, bo nie ma, nie odchodzi podatek CIT. Dziękuję bardzo za odpowiedź i to samo pytanie do pani Agaty Wojdy. Czy zamierza pani dalej wspierać finansowo Koronę Kielce oraz industrię Kielce? Jeśli tak, to na jakich zasadach? Najważniejsza rzecz i w ostatnim czasie bardzo aktualna, z szacunku do wszystkich kibiców obydwu klubów i wszystkich dyscyplin sportowych, należy oddzielić i daleko trzymać sport i kluby zawodowe od polityki. Niestety ta polityka bardzo mocno weszła. Przejmowanie w okresie kampanii wyborczej przez spółkę Skarbu Państwa w oczu i świetle kamer przy udziale polityków klubu piłki ręcznej to jedna rzecz. Druga rzecz, zaangażowanie władz Korony wprost w kampanię polityczną, w kampanię wyborczą, nie służy i widzimy dzisiaj takie dziwne doniesienia i konflikty ze strony klubu. Ja nie chcę wnikać, czym one są spowodowane, natomiast to bardzo niedobrze służy samemu klimatowi wokół klubu i też antagonizowaniu się kibiców wobec siebie. Jeśli chodzi o samofinansowanie, ja od dawna stoję na stanowisku, że trzeba podjąć działania, żeby znaleźć prywatnego inwestora i sprzedać w 100% klub Korona Kielce, zapewnić sobie możliwość kreowania marki i wizerunku miasta Kielce przy obydwu klubach, jednocześnie ułożąc kwotę, na jaką nas będzie stać na promocję poprzez sport. Dziękuję bardzo za odpowiedź i zaczynamy kolejkę od początku. Teraz Kamil Suchański, czwarte pytanie. Małe kluby sportowe w ostatnich latach borykają się z coraz większymi problemami finansowymi. Czy zamierza pan przeznaczyć większe środki na sport amatorski, stowarzyszenia sportowe oraz mniejsze kluby sportowe? Nie no, pytanie oczywiście, wiadomo, że tak, no tutaj nie może być innej odpowiedzi, natomiast nie tylko chodzi o same środki finansowe, bo również uważam, że te kluby zawodowe, one również powinny wspierać, czy to promocyjnie, czy poprzez jakieś wspólne działania wspierać również ten sport amatorski, bo ten sport amatorski na przykład na poziomie, nie wiem, kobiecej piłki nożnej nie jest do końca amatorska, to jednak no, też może dostać wsparcie chociażby z Korony Kielce i tak samo jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju drużyny piłkarzy ręcznych, ale nie tylko, powinno się to budować na tej osi, na tych dwóch właśnie zespołach zawodowych przy współpracy właśnie ze sportem amatorskim. Na pewno też mnie tego brakuje teraz, brakuje mi tego współzawodowego takiego na poziomie międzyszkolnym, czy to na poziomie szkoły podstawowej, czy licealnej. Brak jest takich wszelkich turniejów, które kiedyś, przynajmniej za moich czasów, one były bardzo szeroko promowane i wielu uczniów w nich brało udział. Mnie tego brakuje. Powinniśmy oczywiście również pozyskiwać środki europejskie i rządowe na wszelkie działania klubów amatorskich, bo te środki również są. Dziękuję bardzo za odpowiedź i to samo pytanie do pani Agaty Wojdy. Czy zamierza pani przeznaczyć większe środki na sport amatorski, stowarzyszenia sportowe oraz mniejsze kluby sportowe? Ja bardzo dziękuję za to pytanie, bo mam wrażenie, że od dłuższego czasu w Kielcach dyskusja wokół sportu toczy się tylko wokół sportu zawodowego i trochę spychamy na margines i finansowy, ale także na margines dyskusji o sporcie, właśnie ten sport dzieci i młodzieży. To jest zdecydowanie ważniejsze z wielu względów. Jest tysiące dzieciaków, młodzieży, która ćwiczy różne dyscypliny sportowe w amatorskich klubach, gdzie rodzice bardzo często łożą swoje środki finansowe na treningi, na wyjazdy, na stroje. Miasto powinno wspierać finansowo, ponieważ to jest dobra forma spędzania wolnego czasu, wpływa na zdrowie dzieciaków, odciąga ich od używek, odciąga ich od komputerów, od smartfonów, a przede wszystkim rodzice tych dzieci, które idą na treningi, wiedzą, że one nie stoją na podwórku i nie muszą się o nie martwić, tylko są aktualnie na treningu i inwestują w swoją aktywność ruchową. Zdecydowanie to powinien być element, który będzie wspierany przez miasto. Zresztą miasto już, chciałabym powiedzieć, może w różnych formach wspierać. Na przykład szkoła numer 30 na Świętokrzyskim dzisiaj jest siedzibą dla kilku amatorskich klubów sportowych i świetnie się rozwija. Dziękuję bardzo za odpowiedź i to samo pytanie do pana Macieja Bursztajna. Czy zamierza pan przeznaczyć większe środki na sport amatorski, stowarzyszenia sportowe oraz mniejsze kluby sportowe? Zdecydowanie tak, bo to jest zadanie własne gminy i jakby to wynika wprost z ustawy, więc to jest skandal, że jakby ta w budżecie ta pozycja jest od wielu lat jest coraz mniejsza, w odróżnieniu oczywiście od finansowania sportu zawodowego, no ale tak jak powiedzieliśmy, na to też muszą się znaleźć pieniądze, ale to wynika z czego innego. Tutaj jakby musimy też, to co moi przedmówczyni mówiła Agata, to jest najlepszy sposób spędzania czasu przez młodych ludzi. To jest darmowa psychoterapia w kontekście plagi
otyłości również to jest zadanie, które samorząd powinien brać na siebie. Ja pamiętam, jak byłem młodym człowiekiem, grałem w piłkę ręczną i nie wyobrażam sobie, że teraz na przykład dzieciaki mieliby mieć jakiś problem finansowy z tym, że on nie może pójść na trening, bo on nie może sobie kupić butów, że jest za mało piłek, że jakikolwiek problem finansowy, który wynika z tego, że gmina nie może zrealizować swojego zadania, blokuje mu byt realizacji swojej pasji. Dziękuję bardzo za odpowiedź i przechodzimy do ostatniego pytania. Tym razem jest to pytanie od czytelników. Zaczyna pani Agata Wojda. W jaki sposób chce pani przekonać uczniów oraz absolwentów szkół średnich, żeby nie wyjeżdżali z Kielc na inne uczelnie? Przede wszystkim warto tutaj zwrócić uwagę na jakość kształcenia. Ja rozumiem, że studenci, dwa główne czynniki, w ramach których decydują, gdzie chcą studiować, to w pewien sposób fajność miasta. Ktoś może marzyć o tym, żeby studiować w jakimś mieście, bo coś mu się konkretnego w nim podoba i przede wszystkim kwitnie życie studenckie. Ale druga rzecz, nie ukrywajmy tego, to są pewnego rodzaju rankingi. Jeżeli ktoś chce studiować medycynę, sprawdza, gdzie rankingi medycyny są dobre. Jeżeli chce studiować prawo, tak samo robi analogicznie w przypadku innych kierunków. Trzeba bardzo mocno, i tutaj samorząd ma mniejszy zakres, wspierać jakość kształcenia, jakby dobre miejsca także w rankingach edukacyjnych. Natomiast tutaj w kontekście działań miasta, to wspomnieliśmy przy wcześniejszym pytaniu, program stypendialny, który może w pewien sposób wiązać mieszkańców Kielc z naszymi uczelniami. Taka perspektywa znalezienia dobrej, atrakcyjnej pracy, która no, jest pewnym komfortem studiowania, no i życie studenckie. Tworzymy kapitał społeczny w mieście, w którym coś się po prostu dzieje także dla studentów. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pan Maciej Bursztajn. W jaki sposób chce pan przekonać uczniów oraz absolwentów szkół średnich, żeby nie wyjeżdżali z Kielc do innych miast na uczelnie? No więc ten absolwent powinien być już przede wszystkim te wybitne jednostki. One już powinny być, bo nam na tych szczególnie zależy. Oczywiście zależy nam na wszystkich, ale te wybitne chcielibyśmy, żeby zostały w Kielcach. Więc lojalizowanie ich już na poziomie szkoły średniej to jest absolutne minimum, które musimy robić jako miasto, żeby on wiedział, że on zostaje tu w Kielcach, żeby on oczywiście to nie było dla niego jakaś rozterka, że niestety musi zostać, ale żeby już ma zaprojektowaną przyszłość i to stypendium również na poziomie szkoły, szkolnictwa wyższego, również powoduje, że on zostaje w Kielcach, planuje sobie przynajmniej częściowo tą przyszłość. No to jest też coś, jakby tak jak mówiłem, kołem zamachowym wszystkiego i wyjściowym do wszystkiego jest gospodarka. Jeżeli on będzie miał świadomość tego, ja zatrudniam mnóstwo absolwentów szkół wyższych, oni się realizują swoje pasje u mnie w firmie i widzę, że ci ludzie są szczęśliwi. Jeżeli my im damy, jeżeli on będzie miał świadomość, taki młody człowiek, że on może tu mieć pracę i fajnie żyć, to dla niego to nie jest żaden problem. Musimy go jakoś specjalnie go do tego przekonywać. Za odpowiedź. I pan Kamil Słuchański kończy tą serię pytań. Przypomnę, w jaki sposób chce pan przekonać uczniów i absolwentów szkół średnich, żeby nie wyjeżdżali z Kielc na inne uczelnie? Znaczy, promocja studiów w Kielcach to jest jeden z elementów, o którym mówiłem nie przy poprzednim, tylko jeszcze wcześniej przy tym pytaniu. Natomiast no, też trzeba z uczelniami rozmawiać, żeby rzeczywiście niektóre kierunki powstawały. Popatrzmy chociażby na kierunek lekarski, na którym obłożenie, jeśli wiem, to jest około 20 kilku osób na jedno miejsce. Więc widać, że jeżeli będzie dobra oferta, to ci studenci również tutaj będą. Część może wyjedzie, ale duża część do tego miasta również przyjedzie. Natomiast co jest ważne z punktu widzenia miasta, co może zrobić? No to właśnie tereny inwestycyjne, żeby ściągnąć inwestorów. Jeżeli ściągniemy inwestorów, będzie jasna, klarowna ścieżka, można powiedzieć, rozwoju zawodowego. Jeśli będzie ta perspektywa, wtedy miasto Kielce będzie mogło w porządnie konkurować z innymi ośrodkami miejskimi. Ale również pomoc dla studentów i szerokiej rzeszy mieszkańców, jak na przykład mówię, bezpłatna komunikacja miejska, czy szereg innych ulg, które mogą być takimi dobrymi, można powiedzieć, prognostykami, dobrymi elementami, które zachęcą do tego, aby swoje życie, nie tylko zawodowe, ale również to osobiste, rodziny wiązać z Kielcami. Więc duże prace zabaw, rewitalizacja terenów zielonych i tak dalej. Dziękuję bardzo za odpowiedź i tym samym zakończyliśmy pierwszą rundę pytań. Przechodzimy do drugiej rundy, czyli pytania do swoich kontrkandydatów. Każdy z Państwa może zadać jedno pytanie do wybranego kontrkandydata w temacie edukacji i sportu. Na zadanie pytania jest 15 sekund, a na odpowiedź 1 minuta. Zaczniemy od pana Macieja Bursztajna. Kogo wybiera pan do zadania pytania? Pytanie zadam Kamilowi. Kamil, nie wiesz tego, ale liczba studentów spada w stosunku do zeszłego roku około 3000. To oznacza spadek subwencji, a koszt na tym stałym poziomie. Utrzymanie budynków i inne tego typu kwestie. Szkoły wymagają remontów, jak wiesz zresztą. Które szkoły zamkniesz jako pierwsze? Których nauczycieli zwolnisz? Przy takim poziomie rozdawnictwa, jak proponujesz, nie widzę innej Dziękuję możliwości. Dziękuję bardzo. Troszkę więcej czasu mogę mieć? Już, proszę bardzo. Okej. Okay.
Nie, szkół nie trzeba na tym etapie zamykać. Nie wiem, Maciej widocznie ma pomysł na przezamykanie szkół. Ja bardziej myślę, żeby ściągać dzieci do naszych uczelni, do naszych szkół. A to jeśli jak? popatrzymy na to, ile mamy dzieci w szkołach podstawowych, a ile w liceach, to wychodzi to bardzo, no, na tym poziomie licealnym, to wychodzi to bardzo podobnie. Czy co to znaczy? No nie znaczy, że mamy dużo więcej dzieci z Kiec, po prostu przyjeżdżają nam z innych ośrodków. Więc możemy o to powalczyć. Możemy powalczyć o to, żeby miasto się przestało wyludniać, bo rzeczywiście poprzez tą kadencję, która właśnie teraz mija, od 2018 roku, z Kiecu było 10 tysięcy mieszkańców. Trzeba to po prostu zatrzymać. Jeśli będą lepsze perspektywy pracy, będzie ta bezpłatna komunikacja, będzie coś, co będzie nas wyróżniać na tle kraju, będzie miasto fajne do mieszkania, przyjemne do mieszkania i tutaj będziemy chcieli sobie wiązać swoje życie rodzinne, jak i rozwój swojego życia zawodowego. Do tego musi być poprawiona oferta kulturalna, oferta sportowa, musi być na przyzwoitym poziomie, bo inaczej przegrywamy z innymi ośrodkami, takimi jak Lublin, Kraków, Warszawa. Dziękuję bardzo za odpowiedź i teraz pan Kamil Suchański, komu zada pan swoje pytanie? Do Agaty Wojtek. Proszę bardzo. Znaczy chciałbym, to pytanie będzie krótkie, chciałbym taką konkretną odpowiedź. Jeżeli budżet mniej więcej wiadomo jaki jest na 2024 rok, można sobie zaprognozować na 2025 rok, jakie środki powinny być przeznaczone na kluby zawodowe w budżecie na przyszłość, zakładając, że nic się nie stanie, że nie odkryjemy jakichś trupów w szafie? Ja zakładam, że wiele się stanie w 2025 roku. Będziemy mieli bardzo poważną perspektywę, że sprzedajemy klub Korona Kielce i wejdzie prywatny inwestor, który przejmie na siebie ciężar finansowy, który dzisiaj stanowi największy ciężar finansowy, jeśli chodzi o finansowanie sportu zawodowego. Ja wiem, że to nie jest łatwy proces, natomiast przez ostatnie 5 lat nikt nie podszedł, nawet nikt go nie rozpoczął, nawet nikt nie mówił o tym, że chce ten proces rozpocząć. Nie została zrobiona wycena, nie zostały podjęte żadne rozmowy, a inne miasta, które w ten sposób mają zobowiązania, tego typu działania poczyniły. Więc przede wszystkim, jeśli chodzi o dokapitalizowanie czy ułożenie środków jako właściciel spółki Korona Kielce, mam nadzieję, że w 2025 optymistycznie, ale w 2026 roku tego zobowiązania nie będziemy mieli. Jeśli chodzi o środki na promocję przez sport, uważam, że jeżeli miasto zapewni inne potrzeby, które moim zdaniem są pilniejsze, chociażby jak sport zawodowy, chociażby dofinansowanie kultury, w ramach posiadanych środków według algorytmu, który zostanie ustalony, może takie wydatki ponosić. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I pani Agata Wojda, do kogo kieruje pani swoje pytanie? Do pana Kamila Suchańskiego. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadzi zmiany i zasady jednej religii w szkołach podstawowych. O kolejnej będzie decydował organ prowadzący. Jaką pan jako prezydent podejmie decyzję? Będę to rozważał. Zobaczymy. Przede wszystkim trzeba porozmawiać z radą rodziców, z uczniami, a przede wszystkim z rodzicami. Wtedy można podjąć decyzję tą właściwą. To prezydent jest organizatorem, można powiedzieć, ale to nauczyciele i rodzice, jak i dzieci powinny decydować o niektórych sprawach. Dziękuję bardzo za odpowiedź i tym samym zakończyliśmy drugą debatę w temacie edukacji i sportu. Kamil Suchański, Agata Wojda, Maciej Bursen, bardzo Państwu dziękuję za udział. Ja tylko przypominam, że wszystkie debaty można znaleźć na naszych kanałach w mediach społecznościowych oraz na portalu w Kielcach i oczywiście zapraszam 7 kwietnia na wybory samorządowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję.